Panie, pobłogosław tę medytację pasyjną o Twojej męce, abyśmy słuchali słów, które są od Ciebie, które przekazałeś przez świętą Józefę Menendez, abyśmy tymi tekstami żyli, bo obiecałeś, że po jej śmierci wiele osób będzie żyło tymi tekstami, rozważało. Na pewno siostra Józefa nie sądziła, że 100 lat później w Czatachowie będzie miało miejsce rozważanie, medytacja w oparciu o te pisma. Tym bardziej więc, Panie, dziękujemy Ci za te pisma, za to, że ona je spisała i prosimy, żeby święta Józefa też się modliła za nas. Uwielbiaj potęgę i majestat swego Boga, ale nie zapominaj, że chociaż jest on nieskończenie sprawiedliwy i potężny, to przecież jest także nieskończenie miłosierny. Podczas gdy wieczna zguba Judasza pogrążyła moje serce w przepaści smutku, kaci nie czuli na mój ból, złożyli na moich umęczonych ramionach twardy i ciężki krzyż, na którym miała się dopełnić tajemnica odkupienia świata. Aniołowie w niebie, spojrzyjcie na tego Boga, przed którym pochylacie się w ustawicznym uwielbieniu. Patrzcie, jak Stworzyciel całej cudownej natury wstępuje na Kalwarię, obarczony świętym i błogosławionym drzewem krzyża, na którym odda swoje ostatnie tchnienie. Wy zaś dusze, które chcecie mnie wiernie naśladować, przypatrzcie się, jak ciało moje, wyczerpane tylu katuszami, posuwa się resztkiem sił zlane krwią i potem. Cierpi ono, a nikt nie współczuje jego boleści. Prowadzi mnie tłum. Żołnierze otaczają mnie jak wilki żądne pożarcia swej zdobyczy. I nikt nie ma litości nade mną. Wyczerpanie moje jest tak wielkie, a krzyż tak ciężki, że osłabiony upadam w połowie drogi. Patrzcie teraz na tych ludzi, pozbawionych wszelkich uczuć ludzkich, jak brutalnie mnie podnoszą. Jeden ciągnie mnie za ramię, drugi za ubranie przylepione do ran. Ten mnie ściska za gardło, tamten chwyta za włosy i targa, inni kopią i okładają razami, pięściami, kopniakami. Krzyż spada na mnie, przygniatając mnie swym ciężarem. Kamienie przydrożne ranią mi twarz. Piasek i pył zmieszany z krwią zasłaniają mi oczy, przylegają do oblicza. Stałem się istotą najbardziej wzgardzoną i dla innych przerażającą na świecie. Traktowali mnie jak ten, który jest skazany na śmierć i jest nikim. Idźcie ze mną dalej. O kilka kroków dalej spotkacie moją Najświętszą Matkę, Maryję. Sercem przenikniętym boleścią idzie naprzeciwko mnie. Pomyślcie o męczeństwie tych dwóch serc. Moja matka przecież miłuje mnie, swojego syna, nade wszystko. I nie tylko nie może mi ulżyć, ale przeciwnie, wie, jak bardzo jej obecność powiększa moje cierpienia. Bo sprawia mi ból widzieć, jak ona cierpi. A ja najbardziej na świecie miłuję moją matkę. I nie tylko, że nie mogę jej pocieszyć, ale żałosny stan, w którym mnie widzi, sprawia jej wielki ból. Płacze krwawymi łzami. Bardzo cierpi, jej cierpienie jest podobne do mojego. Ponieważ śmierć, którą ja cierpię w moim ciele, ona, matka, nosi w swoim sercu.
Ach, jej oczy nie mogą oderwać się ode mnie. A moje zaćmione i zalane krwią zatrzymują się przez chwilę na niej. Na jej sercu. Nie pada ani jedno słowo, ale ile mówią sobie nasze serca przy tym bolesnym spotkaniu. Wszyscy bowiem, którzy uważali się, że są moimi przyjaciółmi, opuścili mnie teraz. Wszyscy porzucili. Uciekli. Modlitwa do Boga Ojca. O Ojcze mój. O Ojcze niebieski. Ofiaruję Ci ten smutek i samotność mego serca, abyś raczył nie opuszczać i podtrzymywać duszę przy przejściu z czasu do wieczności, w której mieszkasz. I znowu modlitwa Jezusa. Boże mój Ojcze, niech moje bolesne osamotnienie przyniesie Ci chwałę. Niech ułagodzi Ci moja cierpliwość i uległość. Nie wywieraj swego słusznego, świętego gniewu na duszach, ale spojrzyj na Twego Syna, na Jego głębokie rany. Spojrzyj na mnie, Ojcze. Patrz na moje ręce, przez katów zakute w łańcuchy. W imię przedziwnej cierpliwości, z jaką zniosłem tyle katuszy, przebacz duszom, podtrzymaj je. Nie pozwól im upaść pod ciężarem słabości. Ojcze, bądź przy niej w godzinach próby i daj im siłę do zniesienia trudów i nędzy życiowej, zupełnym poddaniem się Twojej świętej i czcigodnej woli. Przypatruj mi się na drodze kalwaryjskiej, dalej mówi do niej, a przez nią do nas Pan. Obarczonemu ciężkim krzyżem, patrz, oto za mną idzie Szymon, który pomaga mi dźwigać krzyż. Rozważ tu przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, ten człowiek, choć ma dobrą wolę, jest jednak najemnikiem, ponieważ towarzyszy mi i dzieli ze mną ciężar krzyża, aby zarobić umówioną zapłatę za to. Ponieważ boją się, że umrę w drodze, a mam umrzeć na krzyżu. Skoro więc czuję zmęczenie, suwa brzemię na moje barki, dlatego upadam jeszcze dwa razy wśród drogi. Po drugie, ten człowiek jest wynajęty, aby mi pomóc dźwigać część krzyża, a nie cały mój krzyż. Są jednak dusze, i to liczne, które wiedzione pragnieniem swego zbawienia, jeszcze bardziej miłością dla tego, który za nie cierpiał, postanawiają iść za mną drogą krzyża. Poświęcają się więc życiu doskonałemu i oddają się na moją służbę, nie tylko, aby nieść część mego krzyża, ale żeby wziąć go w całości. Jedynym ich celem jest przynieść mi ulgę i pociechę. Ofiarują się na wszystko, czego od nich zażąda moja wola i pragną jedynie spełniać moje upodobania. Nie myślą o nagrodzie, ani o zasługach, które przez to zyskują, ani o zmęczeniu, ani o cierpieniu, które może z tego wynikać. Ich jedynym pragnieniem jest dowieść mi swej miłości i pocieszyć moje serce. Wtedy dusze te, natchnione jedynej miłością moją, odkrywają mój krzyż w tym niepowodzeniu życiowym, czy w tamtym smutku, chorobie, bólu. Uwielbiają go, obejmują i ofiarują wszystkie wynikłe stąd upokorzenia na moją większą chwałę. Tak, właśnie te dusze niosą prawdziwie cały ciężar mego krzyża. Bez żadnego interesu czy zysku, powodowane jedynie nadprzyrodzoną miłością do mnie. One to sprawiają ulgę i przynoszą chwałę prawdziwie mojemu sercu. Bądźcie pewne, dusze moje, umiłowane, że wasze zaparcie się i cierpienia nie są daremne ani bezużyteczne. Nawet jeżeli takimi się wydawają
wam i innym. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Twoje święte rany. 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 Krwią Jego ran zostaliśmy uzdrowieni. Krwią Jego ran zostaliśmy uzdrowieni. Krwią Jego ran. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Teraz będzie trwała adoracja w ciszy. To dla tych może, którzy dojechali do nas. O 20 będzie nabożeństwo do ran Pana Jezusa. Kompleta, apel. Teraz dla tych, którzy pragną, to oczywiście jest też posiłek przygotowany i również jeszcze przed posiłkiem tutaj w rozmównicy jest przygotowane przez diakonię dziecięcą takie małe przedstawienie. Dlatego można teraz, kto pragnie też również, zapraszam, żeby udać się do rozmównicy i właśnie obejrzeć to, co dzieci przygotowały dla Pana Jezusa, też i dla nas. A oczywiście proszę, żeby też na pewno tutaj zawsze były osoby, które będą trwać przy Panu Jezusie, przy Jego ranach.